Cześć, nazywam się Milita Nikonorow, jestem projektantką mody i dziś odpowiem na jedno z Waszych pytań, jakim jest, jak wygląda obsługa klienta w Twojej pracowni. Osoba ta była bardzo ciekawa, wiem, że interesuje to troszeczkę więcej osób, więc dzisiaj troszeczkę więcej na ten temat Wam opowiem. Kiedyś w mojej pracowni, muszę zacząć od tego, jak było kiedyś, było tak, że każda osoba, która do mnie przychodziła, była przeze mnie na początku przepytywana, prowadziłam z nią wywiad, dowiadywałam się w zasadzie wszystkiego, czego tylko mogłam odnośnie tej osoby, żeby poznać jej upodobania, jej charakter i to, na jaką okazję dana kreacja jest potrzebna. Czasem to były ubrania na co dzień, czasem na wielkie okazje. I indywidualnie dla jednej, jedynej osoby tworzyłam projekt, a potem były u mnie przeprowadzane przymiarki. Były to bardzo skomplikowane procesy, dlatego że dla każdej osoby indywidualnie powstawała konstrukcja, sprowadzałam materiały bardzo często z odległych zakątków świata. Materiały były ręcznie ozdabiane. Tak naprawdę była to taka praca troszeczkę w stylu haute couture, bo to było, znaczy troszeczkę, no, było właśnie w takim stylu, ponieważ było indywidualnie dla każdej osoby wszystko robione, było bardzo dużo ręcznych wykończeń, było to bardzo wiele godzin pracy, nie tylko jednej osoby. I kreacja była jedyna w swoim rodzaju, jedyna na po prostu, nie było więcej, nawet nie było drugiego egzemplarza takiego. Czasem trzeba było wykonać ubranie z innego materiału, bardzo podobnego, przymierzyć na materiale, który jest właśnie tańszy, którego można na nim porysować, można pociąć, można jeszcze modelować, można kombinować i dopiero potem powstawała wersja finalna. Było to bardzo, bardzo dużo pracy, suknie były bardzo, bardzo drogie. I dziewczyny przyjeżdżały do mnie, kobiety z całego świata, nie tylko tutaj z Polski, przyjeżdżały zewsząd i naprawdę to było bardzo, bardzo mozolne. Było bardzo dużo pracy, ale też były pewne ograniczenia, gdyż nie każdy mógł do mojej pracowni przyjechać. Tutaj oczywiście byłam ja, były moje krawcowe, były osoby, które ze mną pracowały i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęliśmy dostrzegać te ograniczenia i również pojawił się taki pewien problem, że zaczęło brakować nam czasu, gdyż ja rzeczywiście uczestniczyłam w tych wszystkich przymiarkach, projektowałam, bardzo często było tak, że projektowałam więcej niż jedną kreację dla danej osoby, więc mogła sobie wybierać, ale no, mnie to kosztowało bardzo, bardzo dużo czasu i zaczęłam pracować również po nocach i no i trochę brakowało mi życia. Zaczęliśmy myśleć nad tym, jakby to wszystko troszeczkę uprościć, żeby dotrzeć do większej ilości osób, żebyście mogły sobie po prostu kupić i mieć moją kreację, a ja bym mogła troszeczkę bardziej skupić się na tym, żeby uczestniczyć właśnie w tym szyciu, w tym projektowaniu. No wiecie, ja jestem taką osobą, że po prostu bardzo dobrze odnajduję się w tym, żeby to tworzyć. Bardzo to lubię i dla mnie najprzyjemniejszym momentem pracy to jest wymyślanie tych kreacji, modelowanie ich, szycie, kombinowanie. To jest dla mnie coś wspaniałego i postanowiliśmy wtedy troszeczkę bardziej skupić się na tym, żeby móc rozwinąć nasz butik online. W takim butiku ubrania, które są indywidualnie szyte, projektowane, troszeczkę nie zdają egzaminu, dlatego że właśnie chcieliśmy troszeczkę pominąć ten moment tych mozolnych przymiarek, które trwają czasem godzinami, to i to powiem Wam, że to było czasem bardzo męczące dla tych osób, dlatego że bywało, że musiały na przykład godzinę naprawdę stać, nie ruszać się, ponieważ te rzeczy były na nich konstruowane. Chcieliśmy to, no i oczywiście im więcej przymiarek, im więcej osób musiało nad tym pracować, im więcej czasu było spędzone nad tym, tym kreacja była droższa. No i oczywiście też niewiele osób mogło sobie na nie pozwolić, więc żeby troszeczkę tutaj zejść z tych kosztów, nawet bardzo, bardzo mocno, żeby móc dotrzeć do większej ilości osób, postanowiliśmy zaprojektować kolekcję, która będzie dostępna w butiku online, będzie łatwa jakby do dobrania sobie, jeżeli chodzi o rozmiar, o fason i tutaj ta obsługa się troszeczkę albo nawet bardzo zmieniła. Zaprojektowałam kolekcję, która będzie dobra dla większej ilości osób,
że na podstawie naszej tabeli rozmiarów będziecie mogły łatwo sobie dopasować do swoich wymiarów, jaki rozmiar sobie najlepiej dobrać. Zaczęliśmy nagrywać filmiki, które miały Wam pomóc w tym, żeby dobrać dla siebie jak najlepszy model, które przybliżą Wam materiały, które inspiracje Wam również nasuną, przybliżą do tego, jaką ja miałam wizję. I w tym momencie nasza kolekcja jest dostępna online, ale nie ma takiej możliwości, żeby na przykład przyjść i tutaj sobie wszystko zmierzyć, dlatego że mamy ograniczone miejsce, mamy też ograniczony czas i nie jesteśmy w stanie uszyć wszystkiego, co mamy dla Was do zaproponowania we wszystkich rozmiarach i kolorach, ponieważ mamy tutaj pracownię. Tutaj właśnie wszystko się dzieje, wszystko się tworzy, a jeżeli dobrze dopasujecie rozmiar, przeczytacie sobie w opisie, które elementy są najbardziej ważne, żeby to ubranie na Was najlepiej leżało, bo czasem jesteście między rozmiarami, ale na przykład jest napisane, że tutaj wymiar bioder nie jest ważny, albo wymiar biustu, albo co jest, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jesteście w stanie dobrać sobie to same. Materiały są też dobrane tak, żeby jeżeli troszeczkę się pomylicie, żeby można było to zrekompensować tym, że materiał się jakoś naciągnie, czy też jeżeli gdzieś ma być jakiś naddatek materiału, że po prostu też nie będzie to jakiejś tam robiło wielkiej różnicy. Więc w tym momencie obsługa w mojej pracowni jest taka, że kontaktujecie się z nami mailem, czy to na Facebooku, czy dzwonicie. Oczywiście staram się Wam zawsze jak najlepiej pomóc. Zdarza się też tak, że odwodzimy Was od zakupu jakiejś rzeczy, gdyż na przykład wiem z doświadczenia, ponieważ w moim zawodzie pracuję już naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo długo, że dane ubranie nie będzie się na Was, na danej sylwetce układało dobrze, mogę zaproponować czasem coś innego, a czasem niestety nie mogę zaproponować nic, bo na przykład w tym momencie w danej kolekcji nie mam albo jakiegoś konkretnego rozmiaru, albo konkretnego fasonu dla danego typu sylwetki. I tutaj od razu Wam powiem, że to, że czasem nie ma jakichś rozmiarów, to jest to, że właśnie w innych rozmiarach, czy to większych, czy mniejszych, musiałaby dana rzecz być szyta na miarę, dlatego że, no tak jak wiecie, sprzedaż online i tabele rozmiarów są troszeczkę uśrednione i niektóre modele wyglądałyby dobrze w większych rozmiarach, ale gdyby one były uszyte na miarę, bo na przykład im rozmiar jest większy, tym na przykład te sylwetki się diametralnie zaczynają między sobą różnić i nie znaczy to, że ja nie chcę dla takich osób szyć, czy w ogóle jakoś je dyskryminuję, tylko po prostu na przykład nie jestem w tym momencie, nie mam takich możliwości, żeby tutaj w tej mojej niewielkiej pracowni mieć tyle form wystopniowanych na różne rozmiary, gdyż nie byłabym w stanie nawet tego pomieścić, a wiem, że mogłyby nie spełnić Waszych oczekiwań, bo musiałoby być dopasowywane już indywidualnie, a tak jak powiedziałam, żeby te moje kolekcje były bardziej przystępne, żeby też nie kosztowały miliona dolarów lub milionów dolarów, musieliśmy z niektórych rzeczy zrezygnować, a przymiarki i dopasowywanie tego, nawet takiej ubrania, które jest bardzo, wydawałoby się, minimalistyczne, jest bardzo pracochłonne i nawet Wam powiem, że w takich, im bardziej minimalistyczna rzecz, tym musi być tym lepiej dopasowana, bardziej trzeba się skupić na perfekcyjnej konstrukcji i tak dalej, więc jeżeli coś jest bardzo proste, to często zupełnie odwrotnie i odwrotnie proporcjonalnie wymaga skonstruowanie tego dla danej osoby. Więc my jesteśmy bardzo pomocni, pracujemy tutaj cały dzień, więc nie możemy niestety przyjmować osób, które na przykład przyjadą bez zapowiedzi. Bardzo często się zdarza, że akurat wtedy mamy tutaj jakieś spotkanie albo właśnie kogoś, kto się wcześniej zapowiedział i odbiera swoje zamówienie, gdyż tutaj pracujemy cały czas, mamy kurierów i tak dalej, tutaj wszystko się dzieje, niestety nie możemy, po prostu czasem na przykład mówicie, że chciałybyście przyjechać, przymierzyć jakieś dane rzeczy, ale my ich tutaj nie mamy, ponieważ to jest pracownia, a nie butik. Więc serdecznie zapraszam Was do mojego butiku online nikonorow.com. Jeżeli będziecie chciały, żeby pomóc Wam z rozmiarem, czy jakimś fasonem, który Wam się podoba, oczywiście możecie do nas pisać na info@nikonorow.com, na Facebooku, na Messengerze, odpowiemy Wam bardzo chętnie. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, oglądajcie sobie filmiki, bo tutaj możecie znaleźć mnóstwo inspiracji oraz podsyłam Wam pomysły, jak dane rzeczy nosić i dla kogo są dobre. Zapraszam Was również na Facebook, Instagram i TikToka. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa.